Kiedy w kwietniu 1858 roku Ludwik spotyka pannę Gerin, o której matka tyle mu opowiadała, jest dojrzałym i rozważnym 35-letnim mężczyzną o ustabilizowanej pozycji rzemieślnika, który mieszka z rodzicami i bratankiem. 27-letnia Zelia również kieruje warsztatem rzemieślniczym. Pragnie wyjść za mąż naturę ma skłonną do poświęceń. 13 lipca 1858 roku, przyjmując sakrament małżeństwa, oboje łączą w jedno to, co mają oraz to, czego im brakuje. Nic więc dziwnego, że kiedy rodzi się Leonia, Ludwik i Zelia, żyjący w głębokiej harmonii, wyznają sobie wzajemnie miłość tak Czystą i silną, jak u początków znajomości, Twój mąż jest Twoim przyjacielem, który będzie Cię kochać do końca życia, pisze Ludwik. Twoja żona kocha Cię bardziej niż własne życie, odpowiada jak echo Zelia. Przez cały dzień nie może pracować. Tak jest szczęśliwa, że wrócił już z Paryża, dokąd wyjechał w interesach. Życie toczy się więc dalej w domu przy ulicy Pont-Neuf. To do tego domu, którego właścicielem jest Ludwik, Zelia wprowadza się po ślubie. Urządzają go na parterze jest sklep i warsztat zegarmistrzowsko-jubilerski Ludwika, na piętrze, którego część zajmują jego rodzice, pokoje mieszkalne i pracownia koronkarska Zeli. W domu więc jest ciągły ruch. Klienci Ludwika mijają się z pracownicami Zeli. Do kogo podobna jest mała Leonia? Ma delikatną budowę matki. Jest słabiutka i malutka. Ale ma też krzepkość ojca, która pomaga jej przezwyciężyć poważne problemy zdrowotne pojawiające się od pierwszych dni życia. Słuchasz właśnie fragmentu z książki. Leonia Martę niepokorna siostra małej tereski, autor Dominique Manville, Zamówię na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. Co jest tej małej dziewczynce, która ma drgawki z bólu i jęczy w dzień i w nocy? Przez 16 pierwszych miesięcy cały czas znajduje się między życiem a śmiercią. Najpierw mówi się o nieżycie jelit, potem w dziewiątym miesiącu pojawia się pewien rodzaj chronicznego kokluszu, kiedy Leonia kończy rok i jest jeszcze bardzo słaba, dostaje konwulsji wywołanych odrą. Sześć miesięcy później wdaje się ropna egzema. Po ukończeniu siedemdziesięciu lat, Leonia mówi, że zawsze odczuwała świąt, bóle pleców i dolegliwości jelitowe. Zelia przedstawia sytuację swemu bratu Izydorowi, który studiuje medycynę w Paryżu. Prosi go o konsultacje z najlepszymi specjalistami, a przede wszystkim o to, by nie obawiając się, co powiedzą ludzie, poszedł zapalić świecę w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w intencji uzdrowienia siostrzenicy. Czy Leonia umrze, tak jak wiele dzieci w tamtych czasach? Co robić? Dla Zelli odpowiedź znajduje się w Le Mans, tam gdzie jest jej siostra, która w zakonie przyjęła imię Maria Dozytea. Na nią zdaje się we wszystkim, co się jej przydarza, w radościach i w troskach. Nie dlatego, żeby ta mądra siostra wizytka miała jakieś doświadczenia dotyczące życia rodziny wielodzietnej ale dlatego, że zna dobrze ją, Zelię i stany lękowe, które czasem przeżywa. Jej praca w prowadzonym przez zgromadzenie pensjonacie dla dziewcząt czyni ją autorytetem w dziedzinie edukacji. Duchowość Franciszka Salezego, który był człowiekiem łagodnym, zrównoważyła surową i rygorystyczną koncepcję religii jaką wpojono jej w domu rodzinnym Ciotka ma teraz mocną pozycję w obu domach Gerinów i Martinów jest rodzinną świętą którą prosi się o radę i której się słucha Październik 1864 roku W domu pojawia się Helenka Niewiele młodsza od Leoni. Jest między nimi czternaście miesięcy różnicy. To wielka radość, która szybko się kończy. Zelia nie może karmić piersią. Helenka zostaje oddana do mamki i spędza u niej ponad rok. Marzec 1865 roku. Leonia nie ma jeszcze dwóch lat. Stan jej zdrowia się pogarsza. Podczas gdy Ludwik wyrusza do katedry najświętszej Marii Panny w Si, żeby wyprosić uzdrowienie córki, Zelia po raz kolejny zwraca się do swej siostry zakonnicy. Maria dozytea natychmiast rozpoczyna nowennę do Małgorzaty Maria la Coc, mistyczki z Paralemonial, znanej z propagowania nabożeństwa ku czci najświętszego serca Jezusowego które w widzeniach objawił jej Jezus Chrystus. Właśnie została beatyfikowana w Rzymie po uznaniu trzech cudów i ludzie coraz bardziej wierzą w jej moc wstawienniczą. Kiedy nowenna się kończy, Leonia już nie choruje. Zaczyna szybko biegać, porusza się zwinnie. Poprawa stanu jej zdrowia jest ewidentna. Cztery miesiące później po dolegliwościach nie ma już śladu. Co za ulga. Ludwig niepokoi się jednak o swą żonę, która jest przemęczona, bo obciąża ją prowadzenie domu, bardzo absorbująca praca, odwiedzanie najmłodszej dziewczynki u mamki. Dochodzi do tego troska o będącego u schyłku życia ojca, ma 89 lat. I jest częściowo sparaliżowany. Mimo wszystkich niepokojów panuje w tym domu ufność. Państwo Martinowie stawiają sobie teraz cel ważniejszy niż nauka. Leonia ma przystąpić do pierwszej komunii świętej. Uważają, że nikt nie przygotuje jej do tego lepiej niż siostra Maria dozytea. Może uda jej się zmienić to dziecko? Do rozpoczęcia następnego roku szkolnego Leoni zostało trzy miesiące. W tym czasie będzie musiała wykazać się dobrą wolą, żeby przekonać zakonnicę do siebie. Bardzo tego pragnie i przyrzeka, że będzie grzeczna. To na pewno wyrzucone pieniądze, myśli Zelia, przygotowując rzeczy przyszłej pensjonarki. Ale trzeba podjąć każdą próbę, żeby Leonia mogła się rozwijać. Czy jednak Ciocia nie przepłaci tego zdrowiem? Na szczęście, kondycja fizyczna Marii Dozytei, nadwątlona gruźlicą, wbrew wszelkim oczekiwaniom, ulega poprawie. Pozostaje zresztą cień nadziei. Na pytanie, co będzie robić, kiedy dorośnie Leonia, odpowiada niezmiennie: Będę zakonnicą u wizytek z moją ciotką. To zbyt piękne i trudno dać temu wiarę tych planów nie uda się jednak zrealizować. Z końcem listopada 1873 roku na skórze Leoni występuje coraz bardziej rozprzestrzeniająca się egzema. Czy to reakcja na atmosferę niepewności, która ją otacza? Jest już na tyle duża, że rozumie rozmowy dorosłych na temat zamieszek politycznych. Mówi się nawet o możliwości rewolucji. Zelia zajęta jest pracą przy koronkach, bo ma ważne zamówienie, a tymczasem celinka zaczyna chorować. Czy stanie się z nią to samo, co z Heleną? Sytuacja rodzinna napawa teraz Leonie lękiem. Nadchodzą święta Bożego Narodzenia. Kiedy ciotka Gerin zadaje pytanie, jakie prezenty mogłaby sprawić siostrzeńcom, Zelia proponuje, by podarowała Leoni jakąś pobożną książkę o naśladowaniu Chrystusa lub podręcznik chrześcijanina, ponieważ niszczy katechizm w ciągu miesiąca, a potem nic nie wie, ale najpiękniejszy podarunek zsyłają niebiosa. Modlitwy zostały wysłuchane. 5 stycznia 1874 roku Leonia dumnie wyjeżdża na pensję w La Main, wraz z obiema starszymi siostrami. Miesiąc później, w lutym, Maria dozytea w liście do swego brata Izydora tak opisuje swą metodę postępowania z Leonią. To biedne dziecko miało wiele wad. W pierwszym miesiącu krzyczałam na nią, kiedy nie postępowała dobrze, a to zdarzało się tak często, że oprócz tego nic innego nie robiłam. Wiedziałam dobrze, że czynię małą nieszczęśliwą, a przecież nie chciałam tego. Chciałam być dla niej Bożą opatrznością. Postanowiłam sobie więc obchodzić się z nią z większą słodyczą, unikając krzyków i mówiąc jej, że wierzę, iż chcę być dobra. I mnie się przypodobać, że miałam taką właśnie w nią wiarę. To dało wspaniałe wyniki, nie tylko chwilowe, ale trwałe, bo to trwa dalej i widzę, że jest grzeczna. Przychodzi często wyznać mi swoje upadki. Powiedziałam jej, że tego sobie życzę i jest bardzo posłuszna. Mam nadzieję, że dobry Bóg pobłogosławi nasze wysiłki i że stanie się bardzo dobra. Jeszcze nie wszystko zostało uczynione i nieraz jeszcze trzeba będzie połączyć słodycz ze stanowczością. W marcu sama Leonia pisze do swoich rodziców szczery list przytoczmy go z zachowaniem stylu. Wczoraj byłam bardzo niegrzeczna. Nigdy nie jestem przygotowana do lekcji. Ciocia zadowolona ze mnie nie jest. Dzisiaj byliśmy na spacerze, było wolne cały dzień, i ciocia zaprowadzi nas dziś do ogrodu, będzie dobra zabawa. Nie mogę się już doczekać ferii wielkanocnych. Będę się starać, nie narobić biedy cioci, bo bardzo ją kocham. I będę jej sprawiać dużo przyjemności, żeby tobie sprawiać przyjemność. Do zobaczenia, kochani rodzice i cała rodzina. Będę bardzo grzeczna. Leonia martę. Po analizie grafologicznej ten pierwszy list Leoni do rodziców został skomentowany tak. 1874. Leonia ma 11 lat. Wydaje się dzieckiem bardzo pilnym, chce dobrze się sprawować, chce sprawiać przyjemność rodzicom. Jest bardzo przywiązana do rodziny, lubi z nią przebywać i prawdopodobnie obawia się samotności. Chce być kochana i jest gotowa dać z siebie wszystko, by zadowolić tych, których kocha. Jest delikatna i wrażliwa, w kontaktach z bliskimi postępuje ostrożnie. Jest konkretna, stąpa twardo po ziemi, troszczy się o sprawy dnia codziennego. Jednak niezależnie od wszystkiego, w nowym liście wysłanym pod koniec miesiąca z Lamont, Zelia i Ludwik dostają wiadomość, że nie ma mowy o kontynuowaniu tej próby. Opinia jest jasna. Leonia nie potrafi zaadoptować się w normalnej klasie, kiedy tylko jest w grupie, rozprasza wszystkie dzieci. Siostry nie mają do dyspozycji nauczyciela, który mógłby dawać jej indywidualne lekcje. Słabe zdrowie Marii dozytei jej również nie pozwala na podjęcie się takiego zadania. Jeśli chodzi o postępy w nauce, Leonia poprawnie redaguje zdania w stylu swojej epoki ale roi się w nich od błędów ortograficznych. W rachunkach, szczególnie dzieleniu, omija trudności, wypisując w rządku różne liczby, które przychodzą jej do głowy. Oczywiste jest, że nie opanowała podstaw. Czy tradycyjna metoda nauczania nie jest dla niej odpowiednia? Może bardziej pożyteczne byłyby lekcje indywidualne. W dodatku egzema i bóle brzucha, na pewno uniemożliwiają jej skupienie uwagi przez wiele godzin. Obecnie nauczyciele starają się zapewnić dzieciom z problemami fizycznymi regularne, krótkie przerwy, aby mogły trochę się poruszać czy pospacerować po dziedzińcu i złagodzić w ten sposób swoje dokuczliwe i powodujące rozdrażnienie dolegliwości. Zelia nie ma wyboru. Jeżeli wizytki odeślą Leonie, wszystko stracone, ponieważ uratować ją może tylko wieloletni dobroczynny wpływ ciotki tak łagodnej i kochającej. Modli się więc w tej intencji. Ale na próżno we wtorek po wielkiej nocy zakonnica przyjmuje swą siostrę w klasztorze. Nie może jej pomóc, ale mówi jej o swojej nadziei i ufności w Bogu. Zelia wraca do Alençon z córką. To prawdziwy krzyż, może już czekać tylko na cud, który zmieniłby naturę dziewczynki, ale czemu nie tą refleksją dzieli się ze swą bratową Celiną Gerin. Prawda, że nie zasługuje na cud. Lecz mimo wszystko ufam wbrew wszelkiej nadziei. Kiedy widzę, że staje się coraz trudniejsza, tym mocniej jestem przekonana, że dobry Bóg nie dopuści, by taka została. Będę tak prosić, aż się wreszcie da ubłagać. Kiedy miała osiemnaście miesięcy, została uzdrowiona z choroby, na którą powinna była umrzeć. Dlaczego dobry Bóg zachowałby ją od śmierci, gdyby nie miał wobec niej jakichś zamiarów miłosierdzia? Przed całkowitym załamaniem ratuje Zelię to, co powiedziała jej siostra Wizytka: Jest pewna, że Leonia zostanie świętą. Przesłuchałeś właśnie fragment książki Leonia Martę niepokorna siostra małej Tereski. Autor: Dominik Manville. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit link w opisie.